To jest wyjątkowe, ponieważ pierwszy raz podobno od 100 kilkudziesięciu lat możemy oglądać szkic do hołdu pruskiego, słynnego hołdu pruskiego, który tutaj w Krakowie, będąc własnością zamku na Wawelu, jest prezentowany w sukiennicach. No ale to jest właśnie szkic do tamtego słynnego obrazu z pewnymi zmianami, ale tak jak pan dyrektor to zaznaczył, to jest szkic malarski, szkic, gdzie widać geniusz malarski Matejki. Ten obraz był od razu kupiony do prywatnej kolekcji i jest własnością prywatnego kolekcjonera. Więc okazja, żeby o tym powiedzieć parę słów, żeby obejrzeć. Wielki projekt Wawel Podziemny jest projektem wieloetapowym. Pierwszy element tej wielkiej trasy, czyli lapidarium znajdujące się pod wschodnim skrzydłem Zamku Królewskiego na Wawelu, zostanie udostępniony w październiku. Kolejne etapy to obszar tak zwanego Międzymurza, czyli elementy dawnych fortyfikacji Wzgórza Wawelskiego, rezerwat archeologiczny, który znajduje się od strony Wisły. A więc tak naprawdę mamy do czynienia z planowaną wielką wystawą, która będzie mówiła o historii budowli, historii miejsca, ale także właśnie o pradziejach tegoż wyjątkowego miejsca w naszej historii, a nawet jeszcze przed historią, tą spisywaną na ziemiach polskich.